festiwal. Spotykamy się tutaj już po raz piąty. Jest to impreza organizowana w małym miasteczku Staszów przez wolontariuszy z Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży. Ktoś, kto przyjeżdża na to tu festiwal, może się tu spodziewać niesamowitej energii. Widać to w tych wolontariuszach. Oni są zaangażowani, robią to, co lubią i wszyscy są tu uśmiechnięci, się świetnie bawią, więc ci ludzie, co tu przyjeżdżają, też wciągają się w ten wir tej pozytywnej atmosfery. No i każdy może coś znaleźć dla siebie. Jeśli ktoś lubi warsztaty, to posiedzi na nich i coś stworzy. A jeśli ktoś woli słuchać muzyki, no to będzie po prostu bawił się przy tej muzyce. Więc coś dla każdego. To tu festiwal, to już piąta edycja Staszów. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Staszów! Był nabór do projektu Farm Wolontariusze w Akcji i tak jakoś coś mnie skusiło, żeby się zgłosić i nagle zostałam koordynatorem wolontariuszy na Toto Festiwalu. Wolontariat jest świetną sprawą. Czasem może są chwile takiego zawahania, że już jest przemęczenie i już mam dosyć, ale zaraz chwila, jest 5 minut przerwy i dalej można się brać do pracy i jest wszystko dobrze. Znajdujemy się na warsztatach, gdzie uczymy młodzież robić szablony na koszulki. Polega to na tym, że mamy szablon, który odbijamy przez kalkę na kartce papieru, później wycinamy i przykładamy do koszulki i malujemy farbą. Oferujemy zagranie z dużym zasięgiem gier. Mamy w tej chwili chyba około 50 gier, w które każdy może zagrać. Tłumaczymy po prostu zasady, ewentualnie gramy pierwszą partię, z kimś pokazujemy. Staramy się po prostu, żeby każdy zrozumiał, potem puszczamy tą grę dalej. Prowadzę warsztaty z szermierki japońskiej kendo. Człowiek, który przyjdzie taki na warsztaty, na pierwszych zajęciach, uczy się specyficznego chodzenia, jakie jest w kendo i poznaje podstawowe cięcia, podstawowe pchnięcia. W naszej galerii można znaleźć różne prace, m.in. rysunek, grafikę komputerową, malarstwo, fotografię. Mamy prace jak okolicznych artystów ze Staszowa i z województwa świętokrzyskiego, jak i innych dzieci Polski. Dredy kręci się w prosty sposób. Najpierw trzeba włosy stapirować, a później dokończyć je szydełkiem. Staramy się pokazywać, że w prosty sposób, prostymi rzeczami jak kijki, bambusowe, sznurek, sznurówka, można wieszak, coś plastikowego z dłoni, zrobić bańkę mydlaną i można się tym bawić. Każdy bańkarz ma swój przepis. 3 przepisy na raz, zmieszać, wyjdzie coś. Mały teatr. Każde dziecko, każdy może sobie przyjść i maskę zrobić, mogę mu zrobić. I później może ją zabrać w dom, pokolorować, jak tylko sobie chce.
są to walki robotów, żeby młodzi ludzie mogli podziałać twórczo, pobawić się, jak i również to jest zabawa wielka, ponieważ zawsze walka to jest takie no, fajne. Pierwszej bitwie zespołów Totu Festival 2011 wygrał zespół Swobodna! Tak będziemy mieli tu kolejny świat. Ponad na nas, dla małych dzieci. I tu podróże, czy ich tak świeci. Tak, festiwal się udał. Było super. Ale teraz został ten cały śmietnik. Słuchajcie, było wszystko, czego chcieliśmy. No. Była sztuka, była dobra muza, byli fajni ludzie, było dobre żarełko. Atmosfera niesamowita. No nic dodać, nic ująć. Po prostu więcej takich imprez w Polsce.